poczekać, bo dziewczyny śpią w aucie, a my się kręcimy teraz. Łazimy. Wika, śniadanie na dwóch nogach spaceruje. Wika głodna jest. Ostatnie żarcie to było około 18 w maku, a jest gdzieś 7 rano. A tu jest o. Łapaj. Gdzie? Gdzie? Wika głodna. Przyjechaliśmy nad morze. 1600 km. A one się rozłożyły na chodniku. Bo kawałek cienia tam jest. To jest ten hydromasaż? No i tu jest teraz z każdej strony. Z każdej strony. No i kto włazi tam? Ja. Wszyscy. To miejscowość, w której jesteśmy. Tam idę. Znaczy idę. Zabrałem hulajnogę, bo mi pokazywało z pół godziny łażenia. Ale hulajnogę częściej noszę, jak jadę. Się wybrałem z tą hulajnogą. Mi ręce odpadają. Kurwa, jak tu wejść. Ledochradek baterii. Tak to się nazywa i nic w necie więcej nie ma na ten temat. Jedno pomieszczenie tutaj, drugie mniejsze. Ta, mniejsze. Większe. To jest nasza prywatna plaża. W cenie apartamentu. A ty co tam? Nie tam plaża akurat. Co tu jest? Rower. Idziemy szukać innej plaży, piaszczystej. W ogóle z 2 godziny temu burza była. Spaliśmy to tam. Ale była burza, pioruny, grzmoty. Ale to którędy górą chcecie przejść? Ulicą. Nie, ulicą nie. Spróbujemy tymi betonami takimi nad nami. Zabierzemy cię. Zabierzemy cię. Jaki ty jesteś śliczny. To jest chyba taki krabat. A ty jesteś on czy ona? Pokaż tutaj. Dziewczynka. Ja biorę, dla Leosia. Dziecinka jestem. Jeszcze nie wierzę, że mi zrobiła to. Ale przyszła, nie? Ufna do ludzi. Albo przyszła do szczurów. Jaka piękna. A tam jeszcze jeden jest. Tak? A no jest, tam kampi. Ono tu. Jak się woła kozę? Koza. No tamta ma wymiona ewidentnie niewydojone. To jeden dają. Ty, a jak one wlazły na ten dach? Skoczy. No, to zaskoczy. Tamtędy, no, że tak pognieciona ja blacha. Jesteś tu. Muszę się ubrać, bo tu jakieś czemu? Na robale obrzydli te tam. Co? Robale obrzydli. Takimi schodami schodzimy do plaży. Ładnie, fajnie tutaj. Zobaczymy jaka plaża. Czy też kamień na kamieniu
i takie ławeczki co chwilę. Następny kot. Wszystkie koty tutaj są macane, drapane i na wszystkie idzie groźba zabrania do domu. Co tam kwiczą? Nakrywaj, bo skuszę zaraz znowu. Tutaj zaparkowałem między jednym a tym dużym drugim hotelem. Idziemy się zameldować. O 6 już 20. Dobra, tak to wygląda w środku. Minęło. A jest jeszcze kawałek tego dywanu. Ponad 30 lat to ma. Ten hotel jest najstarszy. I coś zaczęli grzebać. Zaraz zaglądniemy w okno. O kurde. Będzie piknie. Na takie słynne stąd schody, na wszystkich fotografiach gdzieś tam w necie widziałem, bo oryginalne wejście było gdzieś sfotografowane, jak to wyglądało w oryginale, bo teraz wygląda to tak. No i ta alejka dojazdowa do tych hoteli, którą jechałem, tak to. W środku takie fajne drewniane konstrukcje, drewniane łuki jeszcze zostały. Zaraz wam pokażę. Okiennice. Laski wchodzą do morza.
ziemię tak tutaj spływa. Ola zlokalizuje tą kotwicę i ja nad nią dronem polatam. O, jeszcze się osmarkaj. Tam Ola nurkuje. O, tam i szuka kotwicy. Chyba kotwicy. Chyba kotwicy. Ale to jest takie duże metalowe i ma odnogi. Nie wiem, czy to jest kotwica, czy co to jest. It doesn't hurt me. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't hurt me? Do you wanna hear about the deal that I'm making? You. It's you and me. Jest bardzo dużo, ale to są takie albo te takie dzióbki z puszek, albo jakaś pasta do zębów, albo jakieś metalowe tematy. No nic, jeszcze poszperam, połażę, ale nie będę kopał w tych kamieniach, bo to jest dramat. Połażę i może na wierzchu coś znajdę. No i to są takie, o, cholera wie, co to jest. Pełno tego jest. Kapsel. I tak w kółko. A gdzie jest euro, ja się pytam. Tutaj niunika w cieniu stoi. A tu proszę. Polonezik. Można? Można. Koniec poszukiwań. Wielkie G. Kupa złomu. Żadnych skarbów. Wyłazić z wody. Co? Wyłazić z wody. Zaraz cię wrzucimy. Oj, foczka. W stroju nastoletniej dziewczynki. Tutaj dzisiaj odbędzie się turniej. O. Wypasiony turniej. To już coś popsuli? Halo. Jesteś kuźwa. Czekamy na samolot. KLM holenderski. Czy brytyjski? Holenderskie linie. Który, który? Ten najciemniejszy. Najciemniejszy? To, aha, z tym czarnym takim czymś na górze. Tak idziemy i tak parę łódek ktoś zaparkował. Zacumował. Nie wiem, dlaczego jedna jest moja. Takie łódeczki tam, będziemy bliżej, to, to zobaczymy je. Albo wejdziemy na którąś, a tam idzie ktoś ze szczurami na stopach. E, halo! Ko olbrzymiej palmy? Raz, dwa i trzy. I jak trzy. My nie wrócimy z kotami jakimiś, kochanie, to będzie. Mamy dwa w domu. Ale ja bym wszystkie pozbierała. O nie, tam nie idziemy, mieliśmy statki, mieliśmy oglądać. Halo! To odpalaj już maszynę. Statki. Ja pierdzielę, tyle szmat. Po co tutaj wchodzicie? A i zresztą ja mam portfel. Ja też mam. Ale ja mam kartę. Ja też mam. Ale kartę. Tu na pewno nie zapłacisz karty. Merci. Babki poszły tam w szmaty, a ja idę do łódeczek. Jestem już blisko. Poglądamy sobie łódeczki. Takie trochę większe kutry.
bycie. No wsiadaj. Idziecie za mną? I na co mamy patrzeć? O matko! Lukusy. 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 I to się je. No. Przecież to jest ten! Kochanowski siedzi. Wypisz, wymaluj Kochanowski. Bogisić. Ci. Bogisić. Ci. Jest następny prezent. O, tu tych kotów. Siema. Co? Zostawcie cię. Ej, gościu, masz łapy w róże. Wieczorny spacer. Tam chłopaki się męczą strasznie. Coś im ponton nie gra. Na zdrowie. Dziękuję. Udało się odpalić. No i... Która? Aha. Ważne, że ma się. No bo... Tak, zapamiętajmy. To mam pod adres. Kilka odpowiednio. Szósta 20, wtorek. Troszkę się niebo przychmurzyło. Tam w dole Dubrownik. Stare miasto Dubrownika. Chcę małego puścić, polecieć, by takie jakieś fajne ujęcie zrobić. Jest tęcza. Dobra, idę odpalić sprzęta i... Buza. Albo tu, albo tam. Cholera, którędy? Kuźwa. Się coś kuźwa nie zarwało. O kurde. Dobra, to przesuniemy. Jakoś tak. Idziemy wyżej. Thank you.
Jestem na dachu. Oblatane. Ostatni raz tutaj widok z dachu i ten środek, ale teraz trzeba wrócić. Pierwsza przeszkoda to teraz jest o troszkę pionowo, jakoś kuźwa, żeby się nie spindolić. Dobra. Dobra. Pierwsza przeszkoda za nami. Nawet poręcz mam. Udało. Słońce zaszło. Przyjemnie w końcu. A to jest nasz taras. Tu sobie siedzimy. I taki mamy widok. Nie wiem, czy ja to już nagrywałem, czy nie, już mi się pogubiła. Tam jakieś bydle znowu poluje. Jesteśmy na końcu Chorwacji. Tam jest Czarnogóra. Telefony nam połapały już Czarnogórę. A jesteśmy w opuszczonej bazie wojskowej. Oblatamy ją później, ale idę do środka zobaczyć, co to jest tutaj. O kurde, jak pobili te szyby. Na co? Na szkło. No szkło jak szkło. Te lampy jeszcze. O, jaki ten, patrzcie, widzieliście? No, tam jeszcze jest następny, jest tutaj. Tam w dole byliśmy, gdzie te budynki. Przyjechaliśmy, bo zobaczcie, jakie piękne góry. Tam jakieś miasto. I teraz tak, przyjechaliśmy tą drogą. Tam, gdzie widzicie tą wieżyczkę, to jest koniec Chorwacji, to jest półwysep. Zobaczcie, gdzie się wylądowaliśmy. Do tej zatoki, tutaj gdzieś, w 91 roku podpłynęły okręty wojenne jugosłowiańskie i zaczęły naparzać w Kupari, czyli w tą dzisiejszą zatokę Umarłych Hotel. I na tym hotelu, zobaczcie, widać, jak walili z armat. Weszli w te hotele, siedzieli tutaj ci żołnierze rok i przez ten rok plądrowali, kradli,
demontowali, demolowali wszystko. Po mniej więcej roku czasu, jak opuszczali tą zatokę, te hotele, to żołnierze wychodzili i ostrzeliwali z karabinów te budynki. Ależ to wygląda. Ta cała zatoka, te wszystkie hotele mieściło około 4000 gości. Specyficznych gości, bo to elita jugosłowiańska i w ogóle tutaj bałkańska. Politycy, wojskowi sobie tutaj w tych hotelach urzędowali 31 lat temu. To się skończyło. Tu chodzili sobie tędy na plażę albo kulali się na plażę. No 31 lat temu wszystko się skończyło i teraz ja łażę tutaj sam. Stacja benzynowa. To trochę postoimy. Czyli Bośnia i Hercegowina są gdzieś tam? Gdzieś tam. Tak to wyglądało, no zaczyna padać. O. Idą laski. Restauracja i hotel. Do restauracji wszedłem, ta górę na dół wszędzie, tu jest wejście. Ale nie wiem jak do hotelu, spieszymy się, zamknąć w ten. Jesteśmy jeszcze w Chorwacji. Upalnej.